Dzień dobry Państwu, witam w programie Przegląd Pracy TV Myśl Polska w następującym składzie, co jest oczywiście mało niespodzianką. Kolega Przemysław Giasta. Dzień dobry. Dzień dobry, witam kolegę, witam Państwa. I ja mam dla Państwa na przywitanie niespodziankę, mianowicie. Taki oto prezent, bumerang, jak widać na załączonym obrazku, dostałem od pana Krzysztofa Bajkowskiego z portalu Bumerang polsko-australijskiego. Pozdrawiam serdecznie. I jeśli mamy jakiś widzów z Australii, a statystyki wskazują nam, że mamy kilkudziesięciu widzów z Australii, to rzecz jasna zachęcamy do śledzenia polsko-australijskiego bumeranga, który przedrukowuje także już od lat materiały właśnie z myśli polskiej. No właśnie, tak. Przypadkowo ten pan znalazł się w Poznaniu. No, nie tak przypadkowo, no do Poznania trafiają różni ciekawi ludzie. Ale trafił do nas, czyli szukał kontaktu, także też pozdrawiamy. Kiedyś myśl Polska miała abonentów w Australii, ale to były dawne czasy, jeszcze tak zwani starzy narodowcy, czyli widzę, że trwa sztafeta pokoleń, i, i bardzo dobrze, że jesteśmy na całym świecie. No I a generalnie. teraz połatwiej online, kolego, czytać, także nie trzeba już fizycznie tej myśli polskiej no. ciągać. Zresztą no to byłoby naturalne i poza tym to po prostu od razu jest, tak? A zanim gazeta fizyczna doszłaby z Polski, to te wiadomości najświeższe zdążyłyby się nieco dezaktualizować. Chociaż szczęśliwie my jesteśmy tygodnikiem, więc te analizy, e, szczególnie te analizy e, takie pogłębione są bardzo ponadczasowe i nawet wiele miesięcy później nie tracą na swojej aktualności. Tak, to było, tygodnik ukazujący się w cyklu dwutygodniowym. Ale wracajmy do innych gazet, no bo gazeta nasza jest pewnie czytana, ja tylko pokażę, bo dzisiaj przyjechała z drukarni, to jest taki numer, nazwijmy, 1 listopadowy. zbliża się wszystkich świętych, ale o tym będziemy rozmawiać w programie minął tydzień. Natomiast dzisiaj gazety, tygodniki i tematy, no bieżące, proponuję zacząć oczywiście od wiadomości numer jeden, Dzisiaj w gazetach codziennych, czyli nagrywamy w poniedziałek, czyli wybory w Gruzji, które napompowano w wyniku tego, że Zachód, jak zawsze, są jakieś wybory, gdzie jest stawką, oni tak, tak stawiają, że stawką tych wyborów to są najważniejsze wybory, bo stawką jest, czy znajdzie się w rosyjskiej strefie wpływów, czy wybierze drogę demokracji i struktur euroatlantyckich, czy Unii Europejskiej. No i oczywiście ta Gruzja która była takim oczkiem w głowie Zachodu, przypomnę niejaki Michail Sakashvili, który tam gdzieś dogrywa w szpitalu chyba psychiatrycznym obecnie, narozrabiał totalnie, sprowokował wojnę z Rosją. W 2008 roku cały czas to się mówi, Rosja napadła Gruzję, a przecież wiemy, że to Gruzja zaatakowała Osetię Południową, która była sprzymierzona z Rosją, ale nieważne. Od kilkunastu lat rządzi w Gruzji Partia Gruzińskie Marzenie, która wyraźnie steruje w kierunku filozofii politycznej Viktora Orbana. Czyli jednocześnie nie rezygnuje z aspiracji wstąpienia do Unii Europejskiej, przynajmniej deklaratywnie, natomiast jeżeli chodzi o sprawy ideologiczne, jest zdecydowanie po stronie takiej, nazwijmy, konserwatywnej, takiej jak Węgry, jest ostatnio napiętnowana bardzo często przez. Brukselę, przez ośrodki typu George Soros. Przypomnę, Gruzja wprowadziła ustawę o tak zwanych agentach zagranicznych, które mają nie tyle jakby wykurzyć te organizacje pozarządowe, które obsiadły wyjątkowo e, licznie to państwo, ale jakby ograniczyć ich możliwości działania. No i wybory, proszę Państwa, odbyły się pod takim hasłem, że być albo nie być Gruzji. No i co się okazało? Okazało się, że. Wygrało gruzińskie marzenie 54%. procent. Ale opozycja uznała, że to ona wygrała, więc klasyczny, proszę Państwa, schemat, który się powtarza w wielu krajach. Przypomnę, na Białorusi po zwycięstwie Aleksandra Łukaszeński od razu uznano, że wybory zostały, uwaga, sfałszowane i wyniki są zupełnie inne. Tu mamy próbę tego samego manewru, tylko jest jeden problem, że pr przedstawiciele Organizacji Bezpieczeństwa Wspólnoty Europejskiej, czyli byli obserwatorami tych wyborów, powiedzieli, no owszem, były różne incydenty, nieprawidłowości, wiadomo, to jest kraj kaukaski ale nie można stwierdzić, żeby wybory zostały sfałszowane. No i teraz nie wiem, jak z tego wybrną ci macherzy z Unii Europejskiej, którzy y, mają na ten temat dyskutować, ale co w gazetach naszych, czy w ogóle w mediach, a my się na gazetach koncentrujemy. No więc proszę Państwa, zaczniemy i skończymy na Gazecie Wyborczej wydanie nie, y, poniedziałkowe Skradzione Wybory. To jest czołówka Gazety Wyborczej, proszę zobaczyć. W niedzielę Centralna Komisja Wyborcza Gruzji zaktualizowała wstępne wyniki wyborów, według nich prorosyjskie. Samo stwierdzenie prorosyjskie już ma wywołać grozę. Gruzińskie marzenie zdobywa 88 ze 150 miejsc w parlamencie. Opozycja zarzuca partii władzy fałszerstwa wyborcze i apeluje do zwolenników, by wyszli na ulicę. Chciałem tu zwrócić uwagę, oczywiście to jest entuzjastycznie przyjęte przez gazetę wyborczą, że będą protestować, ale to zdjęcie, które Państwo widzą na czołówce, to okazuje się, że to nie jest opozycja, bo opozycja zawsze szermuje, że młodzi Gruzini popierają partie prozachodnie typu Ruch Narodowy Sakaszwilego i tam partii jest kilkanaście. To są zwolenniczki gruzińskiego marzenia, a więc okazuje się, że ci młodzi w Gruzji to też nie są tak jednoznacznie nastawieni jak się przedstawia, ale ja mam dla państwa komentarz naszego niezawodnego Bartosza Wielińskiego, proszę zobaczyć, który wieści, trzeba wspierać demokratyczną Gruzję. Oczywiście ma na myśli Gruzję e, reprezentowaną przez partie prozachodnie, które razem z tymi organizacjami pozarządowymi są ewidentną agenturą, proszę państwa, tak jak Mikael Sa Sa Saakaszwili. I on pisze tak: gdy z Gruzji nadeszły wieści o sfałszowaniu wyborów parlamentarnych, poczułem w sercu to samo nieprzyjemne ukłucie, co jesienią 2004, kiedy na Ukrainie sfałszowano wybory prezydenckie, a prozachodniego kandydata Wiktora Juszczętkę otruto dioksynami. Proszę Państwa, dzisiaj nasza wiedza jest taka, że w roku 2004 wcale nie sfałszowano wyników wyborów na Ukrainie. Wygrał. Wtedy Wiktor Janukowicz. Natomiast zastosowano ten sam chwyt, który się stos próbuje stosować obecnie w Gruzji, że uznano, że są sfałszowane i tam doszło do pierwszego Majdanu. Więc tak to wygląda. Widzimy, że ten schemat działania zachodnich organizacji, służb jest ciągle ten sam. Ja myślę, że te społeczeństwa już się połapały, że to wszystko jest pizz na wodę. No ale jak wiadomo, pan to, Bartosz T. Wieliński niczego nie się nie nauczył, a może właśnie o to chodzi, żeby się nie nauczyć i cały czas plecie te bzdury. I proszę Państwa, końcówka tego artykułu właśnie to jest komentarz. Dlatego sfałszowanie sobotnich wyborów w Gruzji to nie tylko porażki, porażka Bidziny i przywódcy gruzińskiego marzenia, skądinąd najbogatszego Gruzina. To także dowód tego, jak bardzo jest on uzależniony od rosyjskich mocodawców, jak bardzo się boi własnego społeczeństwa. Proszę Państwa, no już tak absurdalnych sformułowań nie czytałem dawno. No bo jeżeli OBWE stwierdza, że 54% Gruzinów zagłosowało na gruzińskie marzenie, to co on ma na myśli, że boi się własnego społeczeństwa? Kto się boi własnego społeczeństwa? Ci, co wygrali wybory, i ponad 50%, cytuję dalej: Ten strach jest tak wielki, że Iwaniszwili wszedł na drogę bez powrotu. Policycy, którzy sfałszowali wybory, przestają być partnerami dla Zachodu. Sfałszowanie gruzińskich wyborów powinno wywołać błyskawiczną i surową reakcję państw Unii Europejskiej. Zachód musi wspierać demokratyczną Gruzję równie mocno, jak wspiera Ukrainę i Mołdawię. Hołk, można powiedzieć, nic nowego pod słońcem, stek wyświechtanych frazesów, żadnej analizy. I przyjęcie za dobrą monetę, nie obal 24 godziny po wyborach, że został sfałszowane. To jest coś nieprawdopodobnego, żeby w gazecie, która uchodzi za poważną, ale jest to gazeta, no powiedzmy, George'a Sorosza, więc ja się temu nie dziwię, żeby pisać takie bzdury. To jest, proszę Państwa, ja napisałem taki komentarz w tej najnowszej numerze myśli, że te ośrodki zachodnie, te neoliberalne, globalistyczne, uznają za demokratyczne tylko takie wybory, gdzie ich faworyci wygrywają. Jeżeli przegrywają, natychmiast jest teza o tym, że zostały sfałszowane i oczywiście w tle jest niezawodna Rosja, która akurat na wynik wyborów w Gruzji nie miała praktycznie żadnego znaczenia. Poza tym, że Gruzini nie chcą zadzierać z Rosją, tam pracuje milion Gruzinów, którzy nie życzą sobie wojny. Tak jak życzył sobie Kijów, którym próbował manipulować tymi wyborami. Tam były różnego rodzaju grupy, które agitowały za tym, żeby obalić obecne, obecny układ rządzący, więc tak to wygląda naprawdę. No, ale chciałem to zacytować, ponieważ jakby ta narracja, którą tutaj w takiej groteskowej formie przedstawiłem, a właśnie przedstawił autor tego, tego, tego komentarza. Powtarza się we wszystkich mediach. Proszę sobie posłuchać, co jak dzienniki radiowe i telewizyjne się zaczynają, tak samo jak, jak jako rzecz pan Wieliński. To tyle. Kolego, ja mam bardzo podobny materiał, do tego stopnia podobny, że przez, pewien, przez chwilę zastanawiałem się, czy kolega nie cytuje tego tekstu, który ja przygotowałem. Tu widzicie państwo dziennik Gazetę Prawdą i pierwsza strona. Już na pierwszej stronie widzimy tekścik, mam w zasadzie zajawkę tekstu, po wyborach Gruzja czeka na protesty. A więc nie ma jeszcze protestów, ale autorzy dziennika Gazety Prawnej już wiedzą, że Gruzja czeka na protesty. Otwieramy dziennik i widzimy niezawodnego Witolda Sokałę, znanego i nielubianego, nieprzesadnie także cenionego, zresztą w zasłużony sposób, który właśnie rozpisuje się tam na prawie całą kolumnę o tym, jak to Gruzja czeka na protesty. Czeka, ale się nie może doczekać, bo nawet nie ma ilustracji tutaj, aby te protesty testy zilustrować. Podobnie jak w Gazecie Wyborczej, ilustracje pochodzą z wieców czy ze spontanicznych wystąpień zwolenników i polityków właśnie gruzińskiego marzenia, bo to oni w tej chwili dominują na ulicach Tbilisi i innych miast, co zresztą uczciwie Sokała gdzieś tam przyznaje w treści swojego tekstu. Ja nie widzę przedmiotowości, żeby tutaj obszernie go cytował, bo to są teksty będące niemalże kopią, tak? Dokładnie te same tezy, dokładnie ta sama retoryka, może nieco inny Aparat użyty, ale wyrażenie ma być to samo, że w Gruzji wybory zostały sfałszowane i że ta opozycja, która jest e, tak potężna, ma większość poparcia społecznego, teraz już przygotowuje e, społeczne protesty. Natomiast gdzieś pomiędzy wierszami e, wyziera zupełnie inny obraz, a mianowicie taki, że ta gruzińska opozycja e, nie jest specjalnie zborna, nie jest specjalnie zwarta i w każdej chwili jest gotowa do potknięcia się własne sznurowadła. Czego chyba trzeba jej życzyć, bo ja jestem życzliwy wobec Gruzji. Mam spore pokłady sympatii dla tego małego, chociaż już bardzo starożytnego narodu. I co tu dużo mówić, niech Gruzini rządzą się tak, jak sami chcą, a wszystkim zewnętrznym siłom. Od Gruzji wala. Ja się nie dziwię Gruzinom, że nie podzielają marzeń ukraińskich, że to gruzińskie marzenie jest zupełnie inne niż było marzenie ukraińskie, że tak e, powiem w mocno przenośny sposób. E, cóż, do czego doprowadziły działania Ukrainy, widzimy: doprowadziły do dramatu samych Ukraińców, doprowadziły do masowych śmierci, do masowych ucieczek z terenu Ukrainy, do faktycznego upadku i dysfunkcjonalności. Państwa Ukraińskiego. Gruzini mają swoje paskudne doświadczenia e, właśnie przede wszystkim z tą wojną, wojną wywołaną przez Michała Sakaszwirego, czyli powiedzmy sobie wprost, amerykańskiego agenta e, oddelegowanego do pełnienia funkcji prezydenta Gruzji który wykorzystał sytuację międzynarodową do tego, aby pewne rzeczy załatwić siłowo i sprowokował Rosję, co o mało co nie skończyło się dla Gruzji i dla Gruziniów tragedią. Gruzja mogłaby rozwiązać swoje problemy z tak zwanymi zbuntowanymi terytoriami, które głosiły od Gruzji niepodległość, czyli z Osetią, z Abchazją, gdyby chciała, gdyby podeszła do tego w sposób konstruktywny, uwzględniając faktyczną odmienność, uwzględniając te wszystkie negatywne. Zaszłości, do których doszło, bo na tym etapie nikt w tej części świata nie ma ochoty doprowadzać do konfrontacji, nie ma ochoty doprowadzać do kolejnego konfliktu. No ale tego typu konflikty można załatwić tylko i wyłącznie w drodze konsensusu. Konsensusy są niemiłe, bo na ogół obydwie strony wychodzą z poczuciem niedosytu po takich negocjacjach kończących się kompromisem. No ale tylko kompromis umożliwia dalsze funkcjonowanie, nawet jeśli nie razem, to przynajmniej. Obok siebie. W czasie, kiedy Gruzją rządzili jawni amerykańscy agenci, nie było mowy o żadnym kompromisie, konsensusie. Doszło do próby siłowego załatwienia sporu, próby nieudanej, próby zdławionej za pomocą e, Rosji, a zatem wykopano kolejne rowy, e, polała się kolejna krew, doszło do kolejnych zaszłości, zupełnie do niczego e, niepotrzebnych. Myślę, że Gruzini wyciągnęli lekcje z własnych błędów. To jest cenne, bo my Polacy nie zawsze potrafimy, Wyciągać lekcje z własnych błędów, a zatem doceniajmy to, że inni bywają od nas w tych kwestiach mądrzejsi. I cóż, ja się nie dziwię Gruzinom, że wybrali gruzińskie marzenie, które wcale nie jest marzeniem amerykańskim, ani nie jest marzeniem globalistycznym, no bo jest właśnie gruzińskim marzeniem. No i mieli do tego prawo. I to prawo, szanowni państwo, uszanujmy. To tyle. Dziękuję bardzo. Tak, i było to zwycięstwo demokracji, a tymczasem te wszystkie Sokały i Wielińscy twierdzą, że. Jest to klęska demokracji, i do tego jeszcze wybory zostały sfałszowane. Ja się tak zastanawiam, czy ci ludzie, którzy takie bzdury piszą, oraz ci tak zwani fachowcy, bo tam na przykład Radio Tok FM to się łączyło z jakimś korespondentem z tytułem profesorskim z Tbilisi. On też te banialuki opowiadał między wierszami. Czasami zdarza się, że jakiś na przykład z ośrodka Studiów Wschodnich powiedział, no, sprawa jest dosyć skomplikowana, to nie jest takie jednoznaczne, bo duża część społeczeństwa się boi właśnie tej powtórki, że lekcja ukraińska też jest, że to są ludzie, którzy chodzą do cerkwi, którzy nie akceptują LGBT. No więc czasami można takie głosy usłyszeć, ale one są takie wypowiadane jakby. Ci wypowiadający się obawiali, że zostaną zaatakowali jako ruskie onuce nieomal. No proszę Państwa, ja mów, tutaj mówimy o prasie, poważnej prasie. Gazeta wyborcza, chociaż dla niektórych może nie jest poważna, ale no powiedzmy, czy dziennik Gazeta Prawna i, i, i tego typu bzdury się wypisuje. No to jest, to jest pranie mózgów, proszę Państwa, a oni twierdzą, że, że to z drugiej strony były, było prawie mózgowe. To co, to jak tylko dodam na koniec, że dzisiaj do Gruzji udaje się uwaga, Wiktor Orban który jeszcze jakby nawet nie czekając na ostateczne już wyniki, ostentacyjnie wsiadł do samolotu i nie wiem, czy już doleciał. Jak nasz program będzie, to już prawdopodobnie będzie z Peterem Siarto, ponieważ ten Kobachidze to jest premier, premier Gruzji, jest z takim no, sojusznikiem ideologicznym Orbana, więc ja zatytułowałem swój tekst Zwycięstwo Wiktora Orbana w Gruzji. A nasi y, tak zwani y, komentujący piszą, że to jest zwycięstwo Władimira Putina. No więc, proszę kolegi. No to jest porażające, kolego, bo wszystko, co się dzieje na świecie, to jest działanie Putina i zwycięstwo Putina, bo Rosja w ich retoryce jest jednocześnie niezwykle silna i jednocześnie niezwykle słaba. Ale nie obśmiewajmy się, bo to mo mogłoby nam zająć cały program. Ja mam taką jeszcze jedną konkluzję. Zwróćcie, szanowni państwo i szanowny kolego, uwagę, że w tych państwach, w których dochodzi do ujawnienia agentury zagranicznej, nie zablokowania działania tych wszystkich NGO-sów, które pasą się na pieniądzach niewiadomego pochodzenia, ale właśnie ujawnienia ich, wskazania, że funkcjonują z czyichś konkretnych pieniędzy, z czyichś konkretnych poleceń, tam natychmiast atmosfera się przewietrza, że tak to określę, powietrze staje się świeże, i od tego świeżego powietrza mieszkańcy nagle stają się mądrzejsi i zaczynają lepiej głosować. Zwracam uwagę, że właśnie w tych państwach, gdzie ujawniono finansowanie różnych politycznych i parapolitycznych ośrodków ze źródeł zewnętrznych, zagranicznych, tam zwyciężają opcje narodowe. A zatem, Szanowni Państwo, niewątpliwie wskazanie na to, że różne ośrodki, które nam się pokazują jako ośrodki eksperckie, niezależne, są faktycznie finansowane z zewnątrz to z całą pewnością byłby jeden z pierwszych kroków do odzyskania kontroli nad polską strefą sferą publiczną. Niestety w Polsce w tej chwili nie widzę siły politycznej, która miałaby w interesie tego typu działanie i która byłaby zdolna do przeprowadzenia tego typu działań, bo Prawo i Sprawiedliwość mimo, że tutaj bardzo mocno obwieszało się całą tą ornamentyką bogo-ojczyźnianą, bo nie powiem, że patriotyczną, patriotyzm to szlachetne uczucie, to raczej była taka odpustna ornamentyka Bogo Ojczyźnia, ale to za tym nie szły żadne rozsądne czyny, a przecież mieli wzorce właśnie chociażby z Budapesztu, które mogli w spokojny sposób wdrożyć na naszym gruncie. Zabrakło woli politycznej, zabrakło mądrości, no zaskoczenia nie ma, ale warto odmówić. To tyle, dziękuję. Tak, bo to jest bardzo ważne, bo PiS rządziło 8 lat, mogli wszystko przepchnąć w Sejmie, nigdy nawet nie pojawił się Projekt tego, żeby taką ustawę wzorowaną na Węgrzech czy obecnie w Gruzji, a przypomnę, że Gruzinom się zarzuca, że to była ustawa pisana w Moskwie. Nie, ona była wzorowana na amerykańskiej, ale żaden z tych durnych komentatorów o tym nie powie, że Amerykanie też mają taką, taką ustawę. A u nas, proszę państwa. Ja tak kiedyś przejrzałem internetowe strony niektórych, tych fundacji jest gigantyczna ilość. Wszystkie są finansowane z zagranicy. I oni najgorzy, najgłośniej krzyczą o rosyjskiej agenturze. Czy koledze nie wydaje się to dziwne? Nie, nie wydaje mi się to dziwne. To jest dla mnie oczywiste, kolego, bo to jest metoda e, łapaj złodzieja. Jeśli ktoś coś na targu ukradnie, to powinien najgłośniej krzyczeć, żeby tego złodzieja e, właśnie łapać. I tak samo dzieje się właśnie z rzeczonymi mediami, które tak naprawdę są ekspozyturą obcych sił. Szanowni Państwo, no ale jesteśmy w sytuacji, że Polska jest zdominowana przez media i ośrodki polityczne, które są ekspozyturą obcych sił, więc nie łudźmy się, że coś tutaj wydarzy się e, samo z siebie. Niestety tak to wygląda. Wiktorowi Orbanowi ta droga do uzyskania pewnej autonomii działania zajęła ładnych kilkanaście lat. To nie jest tak, że pewne rzeczy dzieją się z minuty na minutę, ale kolega to powiedział bardzo ważną rzecz. Przecież Stany Zjednoczone, których nie wymieniłem, także są państwem, które ma tutaj ustawodawstwo w tym zakresie bardzo rygorystyczne i jednoznaczne, bo Stany Zjednoczone były budowane jako państwo, które miało być niepodległe. Teraz się zres, wydarzyły tam bardzo różne historie, nie wszystkie korzystne dla obywateli tego państwa, ale to dłuższa, to temat, na dłuższą opowieść. Nie zmienia to faktu, że jeśli państwo chce być niepodległe, chce być niezależne, chce prowadzić własną politykę, to musi zadbać o to, aby jego przeciwnicy, jego antagoniści, jego wrogowie, nazwijmy rzeczy po imieniu, nie mącili wewnątrz. I jednym ze sposobów na ograniczanie tego mącenia jest nie tyle obcięcie finansowania, ale nawet samo wyświetlenie, prześwietlenie tego finansowania, uczynienie go transparentnym i widocznym dla wszystkich. No dobrze, tak, zgadzamy się, kończymy już ten w, w, wątek gruziński. Może wrócimy jeszcze w programie minął tydzień, ale nie obejdziemy się też bez wątku ukraińskiego, no bo sytuacja jest dynamiczna. Ja dzisiaj z, z Dziennika Rzeczpospolitej znalazłem tekst, który no już ten temat żeśmy omawiali, ale tutaj w tym artykule proszę zobaczyć. Legion ukraiński ma duży problem. Pisze Marek Kozubal. Powstający w Polsce legion ukraiński rodzi się w bólach. Na razie jest mało ochotników, aby rozpocząć szkolenie. Właściwie na ten temat już żeśmy mówili, ale co mnie tutaj zainteresowało, proszę państwa, w tym artykule? No najpierw on mówi, jaka jest sytuacja z tym legionem, że w Polsce przy ulicy spokojnej 2 jest takie biuro werbunkowe, że ochotnicy po podpisaniu kontraktu mają odbyć 35-dniowe szkolenie na poligonie, oczywiście u nas, a później szkolenie w specjalistycznych bazach NATO w innych krajach że Ukraińcy obiecują duże pieniądze dla szeregowego, nawet 19 tysięcy złotych miesięcznie. To jest coś nieprawdopodobnego, proszę Państwa. I nikt się nie zgłasza. No, 300 osób na społeczność ukraińską, którą tutaj określa się w tym artykule na półtora miliona, no to jest nic. Ale przy okazji, i to jest ciekawe, ujawniono pewne w tym artykule dane dotyczące, ile myśmy właściwie na tą Ukrainę już wpakowali. I tutaj zacytuję Państwa. Nad Wisłą, bo tutaj oprócz tego legionu, to on mówi o różnych innych działaniach. Organizowane są też kursy językowe dla ukraińskich żołnierzy. Odbywa się szkolenie medyczne, w tym zakresu wsparcia psychologicznego. Jest też serwisowany i naprawiany sprzęt wojskowy, przekazany przez Polskę dla Ukraińców. To jest też, proszę Państwa, ciekawe. Uwaga, przekazaliśmy 2895 palet, Sprzętu gaśniczego, na przykład odzież ochronną, kaski strażackie, kamery termowizyjne, generatory prądu i 259 wozów strażackich. W 2022-2023 Polska zakupiła i przekazała Ukrainie, uwaga, prawie 20 tysięcy terminali Starlink. To wszyscy nie w tajemniczeni wiedzą, o co chodzi? I ogólnie, proszę Państwa, autor podaje, że całego sprzętu tylko wojskowego, bo przecież tutaj mówimy to, co on wymienia, sprzęt strażacki, czy pewnie jeszcze medyczny, samego sprzętu wojskowego 4 miliardy, za 4 miliardy euro. Euro, czyli to jest razy 4,16 miliardów złotych a to nie są wszystkie koszty. Wszystkie koszty oblicza się na około 80, a nawet 100 miliardów. A tutaj, proszę Państwa, no, pakuje się to, to wszystko bez, oczywiście za darmo, a tutaj ci Ukraińcy się nie chcą zgłaszać. To jest oczywiście nie, nie jakaś wielka sensacja, bo o tym wiedzieliśmy i na samej Ukrainie, i w Polsce, więc nie wiem, po co była ta inicjatywa. Przypomnę, to podpisał Donald Tusk z Wołodymyrem Zeleńskim, że tutaj my wychodzimy naprzeciw ich postulatom i będziemy werbować, zachęcać, Obywateli Ukrainy, którzy są na terenie Polski, do tego, żeby do takiego legionu wstępowali. No i nikt nie wstępuje. Poza legionem Adama Słomki, który ruszył w bój, ale szybko chyba wrócił, miał do Moskwy dojść, to chyba nie było większego sukcesu do tej pory kolego Adama Słomka wrócił, ale chyba jednak nie udało mu się podbić Moskwy, a jeśli podbił Moskwę, to była to krótkotrwałe zwycięstwo. Może było minister Moskwy z rządu PiSu podbił, ale miasta Moskwy chyba nie. Ale tu jeszcze nie są Michałki, Szanowni Państwo, więc nie będziemy sobie tutaj poświęcali czasu panu Adamowi Słomce. Nie będziemy poświęcali tak, czasu także temu, co się obecnie dzieje na Ukrainie, a dzieją się tam militarne rzeczy bardzo ciekawe, no bo wszystko wskazuje na to, że właśnie posypał się po prostu ukraiński front na południowo kierunku operacyjnym. W tej chwili strona rosyjska przystąpiła do realizacji okrążenia dużego zgrupowania sił ukraińskich, a więc możemy mieć za chwilę rozstrzygnięcie militarne tego konfliktu. Szanowni Państwo, to jest coś, czego nie spodziewaliśmy się tak szybko, bo tutaj raczej spodziewaliśmy się, że rozstrzygnięcie militarne tego konfliktu nastąpi dopiero po zimowej operacji ofensywnej strony rosyjskiej. No ale cóż, tego jeszcze nie ma w tygodnikach, więc tego nie ma Wracamy do tygodnika, do rzeczy. Tutaj widzicie Państwo jego okładkę i tytuł z okładki Kto zarabia na wojnie na Ukrainie? Tytuł niezmiernie ciekawy. No więc przejdziemy sobie, są dużo mówić do tematu tygodnia. Autorem jest znany i lubiany tym razem Wojciech Golonka. Jeden z najlepszych autorów tego tygodnika. Kto zyskuje na wojnie? Pyta Wojciech Golonka. No i odpowiada, kto zyskuje na wojnie. No wiadomo, może każda wojna, ale ostatnio wiemy, że także pandemia i inne tego typu globalne okoliczności negatywne dla większości ludzkości potrafią dla innych stać żyłą złota, zatem także wojna dla jednych jest kłopotem, a dla drugich jest żyłą złota. Spodziewałem się, że będzie tutaj analiza ze strony Golonki, co dzieje się z częścią pomocy trafianej na Ukrainę. Autor się nie zajmuje tym, to też był niezwykle interesujący temat. Ale to, co nam przedstawia, samo w sobie jest bardzo ciekawe, ponieważ wskazuje na to, że za tymi wielkimi pakietami tak zwanej pomocy dla Ukrainy, które kierują poszczególne państwa, idą także wielkie i bardzo, ale to bardzo konkretne interesy, niemalże ze wszystkich stron, bo niechlubnym wyjątkiem tutaj na mapie świata niestety jest, Szanowni Państwo, Polska, która w tym rozdaniu robi za Wulgarnie to określa, ale prawdziwie najzwyczajniej w świecie frajera. A zatem, co tu dużo mówić, my wspomagamy Ukrainę za darmo, tymczasem inni robią gigantyczne interesy. Amerykanie szacują, że bogactwa ukryte w głębi ukraińskiej ziemi to około 10-12 bilionów dolarów, zawartych w kluczowych minerałach. No cóż, według Amerykanów Ukraina, gdyby przystąpiła do wydobycia tych e, zasobów, mogłaby stać się w krótkim czasie najbogatszym krajem Europy, żeby jasności nie dałaby się okraść, e, w co nie wierzymy, bo wiemy, że Ukraina jest państwem dogłębi skorumpowanym, faktycznie upadłym państwem, w którym różnego rodzaju oligarchowie, mafie, grupy nieformalne i przede wszystkim wielkie e, zachodnie grupy interesów, e, emanacja zachodniego, ponadpaństwowego czy bezpaństwowego, jakbyśmy z przymrużeniem oka Powiedzieli, kapitału, e, hulają w dowolny wręcz sposób, żerując na za tych zasobach, które mogłyby przecież służyć całej e, ukraińskiej gospodarce. Tak było przed wojną, tak jest w trakcie wojny, tak zapewne będzie po wojnie, chyba rzecz jasna, że Ukraina zostaje podbita w całości i włączona w rosyjską strefę gospodarczą, wtedy rzecz jasna beneficjentem tych gigantycznych zasobów będzie przynajmniej w jakiejś części Rosja, choć zapewne w jakiejś też mniejszej części sama Ukraina, co może być dla niej nie najgorszym rozwiązaniem. A zatem kryzys kryzysem, wojna, wojna, inwestycje inwestycjami, mamy do czynienia z bardzo konkretnymi wyliczeniami, mamy do czynienia z bardzo Konkretnymi grupami interesów. Czy Polska coś zyska? Pyta Golonka. No cóż, e, wydaje się, że tutaj perspektywa jest mglista. Pozwólcie Państwo, że e, zaproponuję fragment e, tego tekstu. Cytuję. Polacy natomiast, którzy nadal opłacają na co dzień wysiłek zbrojny Ukrainy, chociażby w postaci finansowania. Dostępu jej sił zbrojnych do internetu za pomocą terminali Starlink to tylko mały, ale akurat czytelny przykład muszą mieć świadomość, że dotychczas głównymi atutami naszego zaangażowania finansowego było, jak wskazał premier Morawiecki, domniemany pozytywny bilans gospodarczy obecności ukraińskich uchodźców w naszym kraju, powerpointowa promesa Kijowa odbudowy Donbasu przez polskie firmy której Władimir Putin raczej nie dotrzyma, oraz mentalne ukontentowanie z powodu zupełnie nieoczywistego związku logicznego, a jednak promowanego w publicystyce i polityce, że dzięki spadaniu rosyjskich rakiet na Ukrainę nie spadają one w Polsce. Tyle twardych dysków w tej wojnie dla Polski ze strony rządów zjednoczonej prawicy, niezdolnych do asertywności wobec kijowskich przyjaciół. Tak to, Szanowni Państwo, niestety wyglądało i tak to niestety wygląda nadal. No, w tej chwili mam mniejsze paradoksalnie pretensje do obecnego rządu, ponieważ Polska miała atuty, największe atuty w interakcji z Ukrainą w pierwszych miesiącach tej wojny. Wtedy, kiedy polski sprzęt, kiedy polskie wsparcie było niezbędne do przedłużenia istnienia państwa ukraińskiego. Bez niego Ukraina najzwyczajniej w świecie załamałaby się w ciągu kilku e, miesięcy. I wtedy zmarnowaliśmy nasz czas. Zmarnowaliśmy nasz czas, o czym pisze dosłownie i wprost Łukasz Warzecha w tekście Gorzka satysfakcja realistów. Cytujemy: Polski wkład finansowy i nie tylko taki we wspieranie Ukrainy. Powinien się przełożyć na uwzględnienie naszego interesu i głosu. Tak się nie dzieje i to znaczy, że robimy politykę frajerską. No, Łukasz Warzecha też użył tego, może niegrzecznego, ale, szanowni Państwo, jak najbardziej prawdziwego określenia. Tak, polsko-polityka jest frajerska. Pisaliśmy o tym od samego początku tego nieszczęsnego konfliktu. Pisaliśmy, narażając się na różne nieprzyjemne epitety. No i przyznajmy uczciwie, że Łukasz Warzecha, z którym w jednych sprawach się zgadzamy, w innych zaś nie, też o tej konkretności, w sprawie pisał od początku w sposób jasny, uczciwy i bez żadnego kluczenia. Cóż zrobić? Po raz kolejny polski romantyzm polityczny doprowadził do sytuacji, kiedy Oferowaliśmy nasze wsparcie za darmo, robiąc zasługi Ukrainy. No i cóż, jeśli ktoś jest sługą, no to w oczywisty sposób nie jest partnerem do interesów. Dzisiaj przy stoliku negocjacji siedzi Wielka Brytania, siedzi Francja, siedzą Niemcy, siedzą rzecz Jasna, Stany Zjednoczone, i to oni decydują, kto zyska, w jaki sposób tę wojnę zakończyć. W jaki sposób z tej wojny osiągnąć maksymalny zysk, maksymalną korzyść? Tymczasem w Polsce w ciągle nastawienie klienckie bądź nastawienie idealistyczne biorą górę. Nie potrafimy werbalizować, nie potrafimy nawet definiować w czytelny sposób własnych celów. A jeśli nie jesteśmy w stanie zdefiniować własnych celów, to z całą pewnością nie będziemy w stanie tych celów zrealizować. Warzecha wskazuje, że odczuwa Schadenfreude. No cóż, e, może coś jest na rzecz. Ja też odczuwam coś w rodzaju szadelfreude, e, wiedząc, że od początku miałem rację. No tylko co z tego, że miałem rację, e, skoro w tym przypadku nie tracą, nie dostaną w skórę tylko i wyłącznie ci, którzy e, tej racji nie mieli, ale stracimy wszyscy jako państwo, jako naród, jako społeczeństwo, jak zwał, tak zwał. E, będzie to po prostu nasza strata, i bilans tego konfliktu będzie dla nas niewątpliwie już widziany. Z obecnej perspektywy jednoznacznie negatywny. No, chyba że ktoś lubi czuć się moralnym zwycięzcą, ale moralni zwycięzcy występują na ogół w literaturze i to niekoniecznie w literaturze najwyższych lotów. To tyle, dziękuję bardzo. Myśl Polska to ideowa praca i zaangażowanie wielu osób w redakcji. Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej działalności. Można to zrobić tradycyjnie poprzez dowolną wpłatę na konto Fundacji Narodowej imieniem Romana Dmowskiego lub stawiając nam symboliczną kawę przez portal Buy Coffee. Niezbędne linki znajdziecie Państwo w opisie filmu. Dziękujemy. Dziękuję. To kolega powiedział, że polska polityka nie ma celów. Ma cel. Jeden. Reszta się nie liczy. To znaczy rozwalić Rosję, dobić ją, rozczłonkować na 200 organizmów państwowych, obalić Putina. To jest cel polityki Polski. A Ukraina jest tylko dla nich narzędziem. I dlatego ci Ukraińcy to wyczuli o tym, że owszem, dali nam broń, poszli nam na, na, na rękę, ale po to, żeby nasi ginęli. W imię ich właśnie marzeń o tym, żeby Rosję rozwalić. To, to już Dmowski pisał o tej chorobie polskiej. To Batego, jest główny cel polityki. Ale gdybyśmy żyli w czasach Stefana Batorego albo nawet Zygmunta III Wazy, to uznałbym ten cel za może niemoralny, ale przynajmniej racjonalny, bo wtedy Polska zmagała się z Wielkim Księstwem Moskiewskim, a później z Rosją o rolę imperium dominującego w tej części świata. To zmaganie, niestety, ale po prostu przegrała. Tak? Rosja to z tego zmagania historycznego wyszła zwycięsko, co później boleśnie, Odczuwaliśmy. Nie zmienia to faktu, że nie żyjemy już w czasach Stefana Batorego, który zresztą był władcą wybitnym na wielu płaszczyznach. Nie żyjemy także w czasach Zygmunta III Wazy. W związku z powyższym, dążenie do rozbicia Rosji jest z naszego punktu widzenia irracjonalne, ponieważ nie osiągniemy z tego korzyści. Chyba właśnie, że ktoś chciałby odczuwać jakąś małostkową korzyść na zasadzie sprawiedliwości dziejowej. Nie ma jednak czegoś takiego jak sprawiedliwość dziejowa. A natura nie znosi próżni. Tak czy inaczej w tej sferze geopolitycznej będzie funkcjonował jakiś organizm, który będzie organizmem dominującym nad innymi. Natomiast nie chciałbym czasów, nie chciałbym funkcjonować w takim układzie geopolitycznym, gdzie takim dominującym organizmem miał być Ukraina. Ukraina skażona neonazizmem, Ukraina skażona banderyzmem, Ukraina, która nie potrafiła rozliczyć się z własną historią. co co więcej, gloryfikuje te najpaskudniejsze fragmenty własnej historii. To jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Tak to ja zgadzam się, że niektórzy żyją tak, jakby to był XVI czy XVII wiek. A dzisiaj, dzisiaj Rosja jest mocarstwem atomowym i cały Zachód już dochodzi do wniosku, że jest po prostu nie zostanie pokonana. Natomiast wtedy, na, wtedy, w czasie tych wojen XVI czy XVII-wiecznym, to, to wcale nie był cel, żeby zniszczyć Rosję. Tylko zdominować, również odeprzeć ich. A tak celem polityki Władysława IV czy, czy Zygmunta III, nawet czy Justyka Stefana Żółkiewskiego, była Unia Polsko-Moskiewska. No więc oni nawet nie potrafią wyciągać wniosków z historii, która mi się wydaje, że Stefan Batory, psków tym się podniecają. Nawet do rzeczy, proszę kolegi, który uchodzi za tygodnik realistyczny, raczej jest. Wydaje dodatek historyczny i tam na okładkach często jest tam batory pod pskowem, czyli ich to też porywa ten patos tamtych czasów. Ale ja proponuję przejść do, zejść na ziemię. A zejście na ziemię, proszę kolegi i proszę państwa, to jest szczyt BRICS, który oczywiście musimy odnotować, co gazety i tygodniki piszą. I oczywiście był to wielka zagwostka dla naszych publicystów, tych rusofobów. No, bo jak to, jak to ocenić? Przecież Putina miało nie być. No i znalazłem w tygodniku sieci nasz stary znajomy Jan Maria Rokita, który no, pisze czasami rzeczy bardzo interesujące, chociaż wiadomo w jakim, w jakim jest obozie, opublikował artykuł, proszę zobaczyć. Wielki zjazd pod okiem Putina. Jan Rokita, to bez Marii. Zachód nie powinien lekceważyć szybkiego rozwoju grupy BRICS. Dziś organizacja reprezentuje mniej więcej połowę ludności świata, 40% globalnego handlu, 40% produkcji ropy naftowej i 1 trzecią globalnego PKB. Ale proszę Państwa, to jest y, oczywiście w Lidzie y, tutaj y, pokazane, ale zaczyna od tego, że jak to się stało? Uwaga! W ubiegłodniowym szczyt grupy BRICS, który odbył się w Kazaniu, stolicy rosyjskiego Tatarstanu, przyciągnął u nas uwagę w zasadzie tylko z jednego powodu. Jego organizatorem i gospodarzem był bowiem Władimir Putin, uważany zresztą nie bez racji za krwawego tyrana, z którym można rozmawiać, może rozmawiać wyłącznie prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, oczywiście po wcześniejszym wykonaniu międzynarodowego nakazu aresztowania. A tymczasem. Zjeżdża się do niego przywódcy 36 państw czterech kontynentów. No więc to zwróciło uwagę wszystkich komentatorów. Rokita to odnotowuje. Ja nie będę wchodził tu, proszę Państwa, w dyskusję, czy mamy do czynienia ze zbrodniaczem, czy z krwawym tyranem, bo tenże sam, Międzynarodowy Trybunał Karny, wyłączono sprawy dotyczące Stanów Zjednoczonych. To znaczy, jeżeli Ameryka wszczyna jakąś wojnę, George Bush przecież napadł Irak. Potem mieliśmy liczne inne wojny Afganistan, jeszcze Syria to Międzynarodowy Trybunał Karny nie zajmuje się oceną działalności przywódców amerykańskich, mimo że liczba ofiar tych konfliktów wywołanych przez Stany Zjednoczone jest gigantyczna i o wiele większa niż to, co się dzieje w Rosji. To pomijam. Nie mówię też o Netanyahu i Izraelu, też Międzynarodowy Trybunał Karny tutaj jakoś nie jest czujny. No więc y, y, to taka uwaga. Natomiast oczywiście autor artykułu z, y, koncentruje się na tym głównym w swojej tezie. Czy Zachód powinien lekceważyć szybki rozwój grupy BRICS? No i tutaj analizuje on sytuację i uważa, że o wiele ważniejszym wydarzeniem Politycznym tego szczytu było pojednanie hindusko czy indyjsko-chińskie. Jak wiadomo, stosunki chińsko-indyjskie były napięte od wielu lat, od 1962 roku. Tam jest spór graniczny w Himalajach, i nagle okazało się, że w czasie spotkania w Kazaniu premier Modi i, i, i pekiński tyran, jak pisze Rokita Xi Jinping, Doszli do porozumienia, że rozgraniczenie będzie tam, gdzie stoją wojska chińskie i, i hinduskie, a ważniejsze są interesy. Dlaczego? Ponieważ Chiny zmagają się z coraz większą liczbą ograniczeń swojego handlu na Zachodzie. Wiemy o co chodzi. Stany Zjednoczone próbują zahamować ten eksport, Unia Europejska. No to gdzie jest wielki rynek? Wielki rynek jest w Indiach. Gigantyczny, i tu pragmatyzm chiński wziął górę. I tutaj, Rokita uważa, że to jest jedno z najważniejszych wydarzeń tego szczytu, a nie to, że prawda, do Putina przyjechało 36. To też jest ważne. I tutaj na koniec zacytuję. On oczywiście rozważa te wszystkie sprawy dotyczące. Dolara twierdzi, że jeszcze dolar długo będzie się utrzymywał, ale że przewaga pomału zaczyna być po stronie tego układu nazwijmy BRICS, ale końcówka jest ciekawa, proszę Państwa. Dlaczego te kraje z Ameryki Łacińskiej, z Azji, z Afryki przyjeżdżają na takie szczyty i jest ich coraz więcej? I dlaczego nie chcą jednoznacznie popierać Ukrainy? I Rokita pisze, wszystkie te kraje, bez sympatii patrzą na Ukrainę. Nie dlatego, że sprzyjają moskiewskiej inwazji, ale z tego powodu, iż Kijów został przez nie raz na zawsze zdefiniowany jako amerykański wasal. Dlatego właśnie zdecydowały się zrobić w Kazaniu kremlowskiemu tyranowi cenny prezent, jakim było wyzwolenie go z więzów izolacji. A Pekin i Deli uczyniły nawet coś więcej. Podczas zjazdu w kazaniu pod opiekuńczym okiem władcy Kremla zamanifestowały wzajemne pojednanie. Taka jest końcówka artykułu, czy tej analizy Jana Rokity, który oczywiście co jakiś czas te szydercze czy te swoje uwagi albo, albo używa takich terminów, tam krwawy tyran, ale w sumie nie był w stanie sformułować wniosków innych niż te, które sformułował, a te akurat chyba są słuszne. Rozczula mnie Rokita z tymi wstawkami o krwawych tyranach. Wiecie, Szanowni Państwo, mamy krwawych tyranów po tej drugiej stronie, niedemokratycznej, ale nawet jeśli demokratycznie wygrali wybory, tak jak ci krwawi tyrani z gruzińskiego marzenia. Natomiast pozostali tyrani nie są krwawi, są nawet sympatyczni. Tak było jak świat światem. Natomiast ostatnio przybiera to już zupełnie kuriozalne oblicze i kuriozalne rozmiary. Natomiast po co my, Polacy, ładujemy? się w tą retorykę? Nie mam tego pojęcia. Przecież Rokita nie jest głupcem. Jestem przekonany, że nie zadzwonił do niego sam ambasador Mark Brzeziński i nie kazał mu napisać tego typu mało, bo zatem zrobił to od siebie. No po co, panie Rokita? Po co się e, intelektualnie kompromitować? Xi Bing nie jest żadnym krwawym tyranem. Przecież pan to wie, ja to wiem i wszyscy nasi widzowie to wiedzą. A że nie jest demokratą? No pewnie, że nie jest, ale demokracja jest wysoce e, przereklamowana. Zdarzają się wyjątkowo... Żydko się wyrażę, świńscy demokraci i wyjątkowo przyzwoici przywódcy, którzy demokratyczni nie są i nawet nie udają, że są. A zatem nie czynimy takiego rozróżnienia, bo jest ono nieprawdziwe. No to ja, szanowni Państwo, też coś z spraw globalnych. Oblicznie już nie będę wypowiadał, bo mówiłem dużo obszernie na ten temat w ostatnim programie. Minął tydzień, do którego zresztą Państwa odsyłam, jeśli ktoś miałby ochotę sobie temat odświeżyć cały czas, temat aktualny. Zapraszam natomiast za ocean, gdzie w Najbardziej demokratycznej z demokratycznych demokracji e, odbędą się wybory. Wybory, jak słusznie wskazuje Cejrowski, ale dzisiaj nie będzie Cejrowskiego, przynajmniej nie w tej rundzie. E, wybory dziwne, bo te wybory już trwają. To nie jest tak, szanowni państwo, że te wybory odbędą się konkretnie e, za kilka dni. One już trwają w formie korespondencyjnej, co stwarza oczywiście całą masę przestrzeni dla różnych szwindli, dla różnych wątpliwości. Ale zostawmy metodykę amerykańskiej kampanii wyborczej samej. Procesu wyborczego, bo tym można byłoby mówić długo i nawet interesująco. Przejdźmy do sondaży, bo te sondaże bardziej niż niepokoją e, polskich dziennikarzy czy komentatorów. Widzimy tutaj znowu dziennik Gazeta Prawna. Republikanin na kursie na Biały Dom. To dobre dni dla Trumpa. Rośnie w sondażach. Demokraci już oficjalnie niepokoją się o wynik Kamali Harris Pisze Mateusz Obrębski. No tak, niepokoją się w istocie rzeczy, trudno się dziwić. Wiecie, szanowni Państwo, głęboko mnie zastanawia, po co polscy komentatorzy podają ogólne wyniki zbiorcze w sondaży w Stanach Zjednoczonych. Przecież system wyborczy w Stanach Zjednoczonych jest gruntownie odmienny od systemu wyborczego w Polsce. W Polsce głosy wybierając prezydenta, który zresztą ma dość umiarkowane kompetencje, głosujemy w wyborach powszechnych, bezpośrednich. A głosujemy na tego kandydata, którego wybrać chcemy, jeśli nie uzyskuje on większości głosów, przechodzimy do głosowania w drugiej turze i tam wybieramy już spośród dwóch kandydatów. Metodyka głosowania za jest gruntownie inna. Tam e, to głosowanie ma charakter pośredni, a na, zatem najpierw wybieramy elektorów, a dopiero później ci elektorzy wybierają prezydenta. Co więcej, są stany, w których e, e, zwycięzca bierze wszystko, a zatem ten kandydat, który ma największe poparcie, dostaje wszystkich elektorów z danego stanu. To jest niezwykle skomplikowany system i jego wyjaśnienie e, rzeczywiście zajęłoby nam kilkadziesiąt minut. Może pokusimy się jeszcze e, przed tymi amerykańskimi wyborami technicznymi. Technicznie to jednak wygląda tak, że te poparcie ogólnokrajowe, nawet zakładając, że sondaże są mniej więcej do siebie zbliżone czy odzwierciedlają rzeczywistość, to poparcie ogólnokrajowe ma znaczenie drugorzędne, pierwszorzędne ma znaczenie poparcie w poszczególnych stanach i to będzie decydowało, o tym, kto prezydentem zostanie. Można mieć poparcie wyższe i można uzyskać więcej, realnie, głosów w skali całej Ameryki i prezydentem nie zostać, uzyskać mniej tych głosów i prezydentem zostać, co zresztą dzieje się częściej niż rzadziej. Natomiast liczy się pewna tendencja. No, w ostatnich wyborach Biden miał 4,5 punkta procentowego lepszy wynik niż Donald Trump. Abstrahuje tutaj oczywiście od kwestii uczciwości tych wyborów, która powszechnie była dyskutowana i kwestionowana. W tej chwili Kamala Harris mniej więcej remisuje w sondażach wyborczych z Donaldem Trumpem, ale to Donald Trump ma tendencję wzrostową. Pomimo tego, że demokraci tradycyjnie angażują w swoją kampanię cały hollywoodzki cyrk, wszystkich tych celebrytów, ludzi znanych głównie z tego, że są znani, różnego rodzaju gwiazdy, gwiazdeczki, mniej lub bardziej poważane, wszyscy oni mają pokazać i przekazać, jak to wartościowa jest Kamala Harris. Cóż, zdaje się, że Amerykanie przestali to kupować i coraz więcej zwykłych Amerykanów także tych czarnoskórych Amerykanów e, dostrzega właśnie w Trumpie kandydata, który będzie lepszy i który jest po prostu bardziej amerykański. W każdym razie wybory tuż, tuż. I będą to, szanowni państwo, ważne wybory. Nie hamletyzujmy, nie dramatyzujmy, nie opowiadajmy o wyborach, które wpłyną na kształt świata, ale wybory w państwie, które ciągle jest państwem dominującym, państwem numer jeden na globie, nie są czymś, na co moglibyśmy uwagi nie zwracać, a zatem uważnie śledzimy. A czy kolega słyszał, co Mel Gibson powiedział o Kamali Harris? Tak, słyszałem. Tylko nie wiem, czy to dobre tłumaczenie, że jej IQ odpowiada. IQ y, ogrodowego y, kołka? Czy, czy... Tak, słupka, bodajże to. <grytanie> tak, tak. No To takie dość brutalne. Myślę, że to nie, nie rozkręci kariery filmowej Mela Gibsona, który i tak jest chyba lekko na cenzurowanym Hollywood. Nie zmienia to faktu, że coś jest na rzeczy. I taka Mala Harris faktycznie jest bardzo, ale to bardzo ciężko strawna. Nawet Bara go mama, wyjęty z szafy, jak zwykle na taką okoliczność i popierającym na prawo i lewo, nie jest przesadnie wiarygodny. Nawet dla ludności czarnoskórej. A zatem możemy mieć zupełnie zaskakujące wyniki wyborów, czego zresztą życzę Stanom Zjednoczonym, bo ta obecna administracja nie wsławiła się niczym dobrym, a za to mogę na ich zapisać, na ich konto zapisać mnóstwo niechlubnych dokonań, których raczej powinni się wstydzić niż które powinni eksponować. Tak, bo ten artykuł to był do rzeczy. Nie, ten artykuł to był Dziennik za Ta Prawda. A Dziennik za Ta Prawda. No, ja się nie dziwię, bo kolega zadawał pytanie, dlaczego ci dziennikarze informują tylko o takich sondażach ogólnych, nie wchodząc właśnie w to meritum sprawę. ale ja wiem dlaczego. Dla dobrego samopoczucia kolegi, kolego, bo oni wiedzą, jak jest, ale jak poda się, że Kamala ma jeszcze 2% przewagi nad Trumpem, to wy się pocieszają trochę. Oni nie chcą przyjąć do wiadomości, że uwaga na faszystę to jest sformułowanie Anny Appelbaum, żony Radosława Sikorskiego tu trochę dotykamy naszych wyborów może głosować tylu Amerykanów. Więc ja uważam, że te wybory nie wiem, czy się kolega zgodzi będą ważniejsze niż w Gruzji. Tak, te wybory będą ważniejsze niż Rosja, ale Trump to nie jest żaden faszysta. Benito Mussolini to był faszysta, a Trump to taki po prostu ekstrawagancki polityk. E, powiedziałbym, że nie jest bardziej ekstrawagancki i oryginalny w tym, co robi niż Grzegorz Bram czy Janusz Korwin-Mikke. No tak, ale wie kolega, dla nich ten termin jest tak szeroki i wszyscy wrogowie liberalnej demokracji, tak zwanej liberalizacji, to są faszyści, wszyscy, nawet jeżeli są superdemokratami. Ostatnio spotkałem koleżankę, która historyka, która jest sympatyczką platformy obywatelskiej, ale ostatnio zaczęła narzekać, bo mówi, że została nazwana naziorką na ziolką, nawet nie faszystką, na, w czasie dyskusji internetowej, bo broniła Dmowskiego. I tu proszę kolegi, przechodzę do czwartej rundy, bo kolega gdzieś idzie, ja też, a w czwartej rundzie będzie trochę historii. Trochę o Dmowskim, no o nim nie będzie, ale o Piłsudskim i o Gomułce. Otóż w tygodniku Przegląd moim zdaniem ukazał się bardzo ciekawy artykuł, to znaczy wywiad, wywiad z Andrzejem Werblanem. Proszę zobaczyć okładkę tygodnika Przegląd, która właśnie jest jakby zajawką tego, tego wywiadu. Rozmawiają, uwaga, Jerzy Domański, Paweł Dybić, Robięt Walenciak, a więc czołówka tygodnika Przegląd. Przypomnę, Andrzej Werblan, stulecie urodzin. O Gomułce, Dmowskim, Piłsudskim i Jaruzelskim. Niezła dawka, można powiedzieć. Przypomnę, że Andrzej Werblan to oczywiście działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bardzo zbliżony no, może tutaj powiem, że był kierownikiem Wydziału Propagandy w latach 56-60, potem kierownikiem Wydziału Nauki i Oświaty w latach 74-80, sekretarzem Komitetu Centralnego, a w 80. członkiem Biura Politycznego, wicemarszałkiem Sejmu w latach 71-82. Był bliskim współpracownikiem Władysława Gomułki, a więc dużo wie. Przypomnę, rocznik 24 rzadko się zdarza, żeby mężczyźni i politycy jeszcze przejścia frontowe, bo on walczył też w pierwszej armii wojska polskiego, opublikował w ostatnich latach parę też wywiadów rzek i książek o Polsce Ludowej, ale ja znalazłem tutaj odmowskim, bo pewnie to nas interesuje jako nas, jako gazeta. On oczywiście Piłsudskiego też docenia, ale Proszę Państwa, co pisze o Dmowskim? Dmowski był jednym z najwybitniejszych pisarzy politycznych w historii. Jego teksty są porażające, można powiedzieć, doskonałością, precyzją. Dmowski był nacjonalistą, dość brzydkim, nienawidził Żydów, w pogardzie miał Ukraińców, szanował Rosjan, bał się Niemców. No trochę uproszczony, ale no mniej więcej. Ale jego wielkość polegała nie na nacjonalizmie, bo byli bardziej zajadli od niego, lecz na tym, że wniósł do Polski nowoczesną myśl realizmu politycznego i takie różne określenia, że gardzi takimi patriotami polskimi, którzy myślą przede wszystkim o tym, jak zaszkodzić Moskwę, a nie o tym, jak wspomóc Polskę. Albo gdy słuchał fragmentu Warszawianki: Powstań Polsko z Kruszka i Dany dziś twój triumf albo zgon. Pisał, że fragment ten zawsze budził w nim najgłąb, najgłębszy sprzeciw moralny, że ten, kto myślałby tak jak śpiewa, byłby przedstępcą. A więc troszkę pean, proszę Państwa, na temat Dmowskiego, potem pisze o jego stosunku do Ukrainy w tym słynnym tekście Kwestia ukraińska, ale, proszę Państwa, końcówka jest najważniejsza. Otóż stosunek do Dmowskiego w Trzeciej Rzeczypospolitej. W trzeciej RP, która stawia mu pomniki, i no, tych pomników tak dużo nie jest, ja bym jeden pomnik powstał, no ale powiedzmy, stawia mu pomniki i czci go jako ojca niepodległości, to jest prawda. Żadnej Rady Dmowskiego nie realizuje. Żadne. Ona wielbi wszystkie powstania, a on, organizatorów tych państwań, potępiał jako przestępców. Ona na całego się miesza do Ukrainy, a on całą książeczkę napisał, żeby Polsce radzić. Nie mieszajcie się panowie do tego. To tylko fragmencik, ale chyba smakowity, proszę kolegi. No, więcej niż smakowity. Ja podejrzewałem, że kolega wybierze ten tekst, bo to jest w ogóle bardzo dobry i bardzo ciekawy tekst. Tak, miło się nam to czyta, rzecz jasna, i miło, że Dmowski jest doceniany. A co do jego stosunków do Żydów i Ukraińców, no cóż, nie tylko za to go cenimy. Chociaż on tam mówi, że atakowano Dmowskiego w PRL-u za właśnie stosunek do Żydów, ale mówi tak, w PRL-u panowała fiksacja na tle antysemityzmu. Czyli tak jakby też skrytykował to, że ocenianie ludzi według stosunku do, do np. mniejszości żydowskiej jest fiksacją. I, i tutaj akurat naprawdę. No może poza 1968 rokiem, ale to już są niebezpieczne tematy. Ale ja bym chciał na koniec powiedzieć, że y, to jest paradoks, że właśnie z kręgów no, ewidentnie do postkomunistycznych, chociaż ja uważam, że Werblan tam wielkim komunistą nie był, mimo że zajmował te y, stanowiska, ale trochę wnioski ta elita prl no można go zaliczyć, na temat Dmoskiego, Linii Narodowej wyciągnęła trochę za późno. To Bolesław Piasecki, który był czynnym politykiem w PRL-u i on zawsze mówił nie ma z kim rozmawiać, oni pewnych rzeczy nie rozumieją, zrozumieli za późno. Werblan jest klasycznym przykładem. Jeżeli ten film podoba się Państwu, to prosimy pamiętać o polubieniu go, udostępnieniu znajomym oraz subskrypcji kanału Myśl Polska TV. Proszę koniecznie kliknąć dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Jesteśmy także dostępni na platformach Facebook, Telegram oraz TikTok, gdzie znajdziecie Państwo krótkie materiały do udostępniania. Dziękujemy. Kolego zrozumieli. Pewnie za późno, niestety, to smutna prawda, bo przecież mamy cały czas kontakty z tymi ludźmi, którzy wywodzą się z tamtej lewicy, właśnie i z nimi jest znam pod wieloma względami bardzo, bardzo blisko. Nie, szanowni państwo, ze względu na jakiś sentyment do Perelu. Ja wtedy byłem smarkaty, ja nie mam żadnego sentymentu. To dla mnie jest slajd z dzieciństwa, tak? Ale ze względu właśnie na historyczną ocenę tamtych czasów pozbawioną emocji i właśnie ze względu na stosunek do polskiego romantyzmu i polskiego ciągła. No, że tak powiem za małego i występującego tylko wyspowo realizmu. Okazuje się, że pomimo zupełnie różnych ścieżek politycznych można na pewnym etapie życia gdzieś się w tych konkluzjach na temat rzeczywistości bardzo mocno zbliżyć i zacząć się wzajemnie cenić. Pytanie czy to nie jest dla nas wszystkich za późno, bo kiedy ci ludzie z tego pokolenia byli w sile wieku no, dominowali w Polsce, no to ich stosunek do tych spraw był zupełnie inny zgoła od Odmienny. Szkoda, bo to mogła być zupełnie inna Polska. Natomiast ja nie wierzę, że historia jest zdeterminowana i że pewne procesy globalizacyjne muszą się wydarzyć, doprowadzając do erozji państw narodowych, tak jak chciałyby nam to sprzedać niektóre liberalne środowiska. Tej determinacji nie ma. Ona byłaby wygodnym wytłumaczeniem i usprawiedliwieniem. A zatem, nawet jeśli dzisiaj jesteśmy gdzieś w jakiejś niszy, nawet jeśli dzisiaj jesteśmy postrzegani niesłusznie, moim zdaniem, jako skrajnie, i tak powinniśmy robić swoje i stawiać właśnie na głoszenie tych poglądów, które ciągle stanowią żywą część dorobku myśli Romana Dmowskiego. Bo ten jego dorobek stricte polityczny zdezaktualizował się razem z całą polityką. No, geopolityka zupełnie się odmieniła. Nie ma już państwa pruskiego. Niemcy zostały zruzgotane, Ich pozycja globalnego mocarstwa, potencjalna pozycja globalnego mocarstwa e, została całkowicie, że tak powiem, zdezaktualizowana. A zatem możemy powiedzieć, że czasy się zmieniły, ale są ciągle aspekty myśli Romana Admowskiego, Aspekty myśli obozu, naszego obozu politycznego, które e, nie utraciły na swojej aktualności. Ale ja tu gadu, gadu, a runda się... Sama nie skończę, zatem pozostajemy sobie w tym samym tygodniku. I tym razem znany i lubiany znowu Jan Widacki z Galicji. Psycholog po kursach. Jan Witacki zajął się kwestią, która i dla mnie jest istotna ze względów zawodowych, a mianowicie, szanowni Państwo, jest zapotrzebowanie na psychologów. Zapotrzebowanie straszliwe. Psychologowie są nam potrzebni w tej chwili w przedszkolach, szkołach, różnych tam poradniach zawodowych, korporacjach, w wojsku są potrzebni. W instytucjach wychowawczych, ale także w instytucjach szkoleniowych. Ja jestem tutaj, zarządzam jedną z takich instytucji szkoleniowych, których, których też notorycznie musimy zatrudniać psychologów do każdych najprostszych kursów. To wsparcie psychologiczne jest teraz jakby wpisane w istotę każdego działania. Trochę na wyrost, moim zdaniem, i zdaniem Widackiego chyba też trochę e, na wyrost. No ale wiecie, Szanowni Państwo, tam, gdzie jest zapotrzebowanie, e, tam e, pojawia się e, pewien produkt. I tym produktem, e, jak słusznie wskazuje Widacki, stały się dyplomy psychologów, a powinny być, e, Produktem nie dyplomy, no bo dyplomy to jakiś efekt finalny kształcenia, ale tym towarem e, m, powinna być właśnie sama nauka. Tak. A zatem e, nie, jest, nie jest to problemem, że prywatne uczelnie kształcą nam e, psychologów, tylko problem jest taki, e, czy tych psychologów w istocie rzeczy kształcą kompetentnych i sensownych. E, nigdy nie chciało mi się specjalnie przyjrzeć programom nauczania. Profesorowi widackiemu się chciało przyjrzeć. I to, co zobaczył, chyba nieszczekłnie mu się spodobało. No bo zdajemy sobie sprawę, że Państwowa Komisja Akredytacyjna nie sprawdza, czy dane kształcenie ma sens, ale sprawdza, czy mieści się ono w ogólnie przyjętych ramach prawnych i normach przyjętych dla poszczególnych kierunków. I zapewne w większości przypadków tak właśnie jest. Pytanie jednak czy taki psycholog po wyższej szkole gotowania na gazie jest tak samo dobrym psychologiem jak psycholog, dajmy na to, po Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Adama Mickiewicza? Jan Widacki ma wątpliwość, ja też mam wątpliwość i taką wątpliwością z Państwem się chciałem podzielić. Myślę, że gdybyśmy bardziej wychowywali nasze dzieci. Mniej czasu e, pozwalali im spędzać przed elektronicznymi urządzeniami e, i bardziej zajęli się nimi, tak jak nami zajmowali się nasi rodzice. Może ci psychologowie na każdym etapie kształcenia, później na każdym etapie ścieżki zawodowej nie byliby aż tak bardzo potrzebni. A może już wcale nie są aż tak bardzo potrzebni, i tutaj sami demonizujemy tą sytuację. Zostawiam Państwa z tą refleksją, refleksją chyba nie wesołą, ale tutaj zgadzam się z Widackim. E, faktycznie mamy. Mam wątpliwość, czy ci wszyscy psychologowie są nam tak bardzo potrzebni, i czy ci wszyscy psychologowie rzeczywiście e, poza formalnymi kwalifikacjami posiadają także kompetencje w swoim zawodzie. To tyle, dziękuję bardzo. Ja nie mam wątpliwości, nie mają żadnych kompetencji, to są wszystko wykształciuchy, e, nafaszerowane tą nauką, która z zachodu przebywa, takie panie to, bo psycholożki głównie są problemem, proszę kolegi, a nie psychologzy. Dlatego, że one są całkowicie oderwane od życia, i jak tylko jest jakaś dyskusja, tam nieraz oglądam takie programy czy słucham w radiu, no to włos się na głowie jeży. Karać? Nie, nie, to tylko wychowywać, to, są, to, jest, tylko, to jest ta nauka. A poza tym tak dochodzę do wniosku, że raczej psychiatrów trzeba by bardziej, więcej za, zatrudniać niż psychologów, bo jesteśmy już na tym etapie wariatwa, szczególnie w życiu politycznym, że tu żaden psycholog już nie pomoże. No wie kolega, z drugiej strony poradziliśmy sobie z traumą wojenną w latach 40. W tej chwili żadna wojna nie wybuchła i problemy rodzą się głównie w głowach ludzi. Nie twierdzę, że te problemy każdorazowo są fałszywe, ale coś złego się dzieje z nami jako społeczeństwie. społeczeństwem. Bo skoro musimy się leczyć od najmłodszych lat, albo przynajmniej diagnozować, to nie jest to najlepszy znak, to nie jest to najlepszy symptom. Pytanie, co zrobiliśmy źle, i pytanie, czy ktoś będzie miał odwagę sobie to pytanie postawić. Kiedy patrzę na kolejne, kolejnych obsadzających Ministerstwo Edukacji Narodowej, mam szczerą wątpliwość. No, może przemysław czarnych miałby jeszcze na tyle odwagi, ale. Poza nim to już raczej niewielu, a obecna pani minister raczej nie słynie ze swojego intelektu, w związku z powyższym może lepiej, jeśli te sprawy po prostu zostawi, bo jedynie mogłaby coś bardziej zepsuć. Są czasy, proszę kolegi, ludzi z niskim IQ, jak stwierdził Mel Gibson, nawet prezydentem Stanów Zjednoczonych może być osoba z bardzo niskim IQ, a ja bo do Michałków pomału tak przechodzimy, a nawet nie pomału, tylko galopująco. Nie wiem, czy kolega pamięta jakiego Dariusza Mateckiego, Tam pogromcy pomników, polskich pomników na ziemiach zachodnich, pamięta kolego. Ziobrystę, pamiętam, pamiętam. Dobrze wyjątkowy... pamiętam. z pomnikami, pomniki nie oddają, także można tutaj być bardzo heroicznym. Pomniki polskie, mimo że on ciągle widzi wszędzie pomniki sowieckie, to mniej więcej tak Don Kisząc, wyjątkowa, odrażająca postać, który jest bardzo aktywny i pewny siebie. No i... Proszę Państwa, w tygodniku przegląd y, ukazała się taka malutka notka. Matecki, leśnik wyklęty. Proszę Państwa, Dariusz Matecki, poseł PiS ze Szczecina, nie szczędzi razów każdemu, kto krytykuje tę złodziejską szajkę, poluje na jej wrogów przy użyciu najpodlejszych metod. Poluje Matecki, to i polują na Mateckiego. Lasy państwowe zawiadomiły prokuraturę, że przez 3 lata dostał 320 tysięcy zł za to, że nic nie robił. Przyjęto go do pracy w Lasach Państwowych. Przypomnę: Lasy Państwowe to było Eldorado Grupy Ziobry, wyjątkowo szkodliwej grupy, która nie wiedzieć dlaczego została teraz przyłączona do PiSu, mimo że tam niektórzy zgrzytali zębami. W maju 2020 roku przyjęty do pracy na stanowisku specjalisty do spraw komunikacji. Dostał etat i miał pracować w warszawskiej centrali. Audyt wykazał, że żadnej pracy nie wykonywał poza trudem przeliczenia tych 320 tysięcy złotych. Matecki oczywiście, proszę to już nie cytuję tej notatki, twierdzi, że nie, no on dużo zrobił dla wizerunku lasów państwowych i, i, i tutaj te zarzuty są bez sensu polityczne. Notka kończy się tak. Gęba pełna patriotycznych sloganów, a czyny haniebne. Ostro, ale chyba celnie. Najwięcej Matecki zrobił dla wizerunku Lasów Państwowych. Odchodząc z tej firmy, wtedy ten wizerunek automatycznie się poprawił. Ale ja mam, kolego, coś, co koresponduje z kolegi Michałkiem. E, miał być obrazek, ale jest średnio śmieszny. Będzie zatem tekst Dariusza Wiarywiejczyka. Partie marzeń. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ale ostatnio wybuchła mała aferka w świecie tak zwanych dziennikarzy, mianowicie w Radiu Kraków kilku dziennikarzy, czyli po prostu wytwórców takich newsów radiowych, jak raczej dziennikarzami bym nie nazywał, zostało wywalonych z pracy, na ich miejsce przyjęto AI. Skoro AI sobie radzi, znaczy, że panowie, czy panie również nie byli przesadnie dobrymi dziennikarzami można ich zastąpić dość łatwo. To AI to jest w końcu tylko skomplikowane algorytmy, a nie prawdziwa sztuczna inteligencja, ale nie o tym jest tekst, czy idzie krok dalej, bo skoro dziennikarzy można zastąpić AI, to może byśmy polityków e, zastąpili w tej samej metodyce robotami e, biometrycznymi, które wytwarzają Japończycy. Jak wskazuje autor, takie roboty nie tylko poruszają się, jak człowiek i mówią, potrafią też śledzić oczami poruszające się przedmioty, reagować na dotyk dzięki mieszczonym polskórom sensorom i wyrażać mimikom złożone stany emocjonalne. I wyobraźcie sobie, szanowni państwo, no wyrażają złożone stany emocjonalne. No to jest dużo lepiej niż duża część polskich polityków. Już widzimy, że te roboty Byłyby lepsze. Jak wskazuje słusznie Wieromiejczyk, współczesny polski wyborca nie wymaga od swoich reprezentantów wiele więcej niż od takich robotów. Natomiast zastosowanie miałoby tutaj wiele zalet. Zastąpienie klasy politycznej, jak pisze Wieromiejczyk, robotami przyniosłoby budżetowi ogromne oszczędności. Skończyłyby się wydatki na diety, mieszkania i samochody służbowe. Roboty zastępujące ludzi mogłyby nawet przewyższać ich ekspresją i harmonizacją. Przynajmniej w wypadku Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Domańskiego czy Waldemara Pawlaka. Skorzystaliby zarządzający teatrami kukiełek liderzy partyjni, którym ze względu na wnieg, monitorowanie wypowiedzi i gestów swoich partyjnych podopiecznych sprawiać zaczyna coraz większe kłopoty. No, myślę, że Wielomiejczyk był trochę niesprawiedliwy, bo z Waldemara Pawlaka, którego mimika może rzeczywiście nie jest wybitna, nie byłby to raczej aktor teatralny, za to jest to człowiek inteligentny i interesujący. Wbrew paskudnej gębie, którą mu wyrobiono, no, wyrobiono między innymi za pomocą sztuki piosenek takich jak Panie Waldku, Pan się nie boi, ale ja widziałem, że Waldemar Pawlak czytał w ławach sejmowych Karla Schmidta. No, nie podejrzewam, że wielu z jego partyjnych kolegów, czy politycznych sojuszników wie, kim był ten autor. No tak, to no, może, kolega, zmierzamy w tym kierunku. Za jakiś czas wszystko to będzie, a ta, ta Radio Kraków, proszę kolegi, się wycofało z tej sztucznej inteligencji. Ponieważ protestował świat dziennikarski, chyba przerażony tym, że jakby to weszło w życie w szerszej skali, to oni by na bruczek poszli. No, tam wywiad z Józefem Piłsudskim, z Szymborską, wie kolega, atrakcyjne tematy, No, ale zrezygnowali. Ja zwracam kolegę i powiem Państwu uwagę, że dopóki te sztuczne inteligencje tak zwane nie były cenzurowane przez swoich twórców, to bardzo szybko uzyskiwały zdroworozsądkowe poglądy. Mniej więcej takie, jak my głosimy. E, nie powiemy dokładnie jakie, bo to byłoby anty-sami wiecie Państwo co. E, ale cóż, tak po prostu było. A zatem dopiero ograniczenie intelektu tej sztucznej inteligencji sprawiło, że mieści się ona w ramach poprawności politycznej. A zatem poprawność polityczna i e inteligencja mają się do siebie nijak. No i tak jak zaczęliśmy, tak kończymy ab dzisiaj to już wszystko. Był to program Przegląd Prasy TV Myśl Polska. Kolega Przemysław Piasta. Spórna. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję bardzo koledze. I jeszcze mała prywatka ogłoszenie. Szanowni no tak. Państwo, z myślą o moich pociechach i rówieśnikach otwarłem taki kanał, w którym omawiam historię, omawiam po prostu lekcje historii dla szkół ponadpodstawowych. Jeśli macie pociechy w tym wieku, to zachęcam ich do oglądania tego kanału. Lekcje historii przypominają u nas bardziej takie pokazywanie slajdów z przeszłości, bez żadnego związku z sobą, bez żadnego ładu, bez żadnego składu. Opierając się jednak na tym nieszczęsnym programie nauczania, staram się przedstawiać to w ten sposób, aby jedne rzeczy wynikały z drugich i tworzyły w miarę spójny obraz. Na ile skutecznie, to się pewnie okaże, jeśli będę miał już jakąś większą ilość produkcji będzie można to właśnie... Potraktować komplementarnie. Tymczasem zachęcam Państwa, link do tego kanału, do któregoś z materiałów zamieszczam w opisie pod filmem. Tak jest, zachęcamy, bo rodzice pewnie oglądają, więc mogą dzieci zmusić do tego, czy zasugerować. Żeby no, Zmusić, nie używajmy takich brzydkich określeń, ale czasami łatwiej jest nakłonić młodego człowieka, żeby obejrzał 15-minutowy filmik, niż żeby przez 3 minuty przeczytał krótki rozdział książki. Już nie mówiąc odmowski. Ale jak dorośnie może przeczyta. To ja też mogę ogłosić w ramach promocji książki Rosyjski Syndrom, Sprawa generała Denikina z perspektywy historycznej. W listopadzie będzie cykl spotkań w następujących miastach. 6 listopada Kraków, proszę szukać szczegółów na naszych stronach. 14 listopada Katowice, 16 listopada Łódź i kończymy listopadowe tournée 21 listopada Gdynia. W Poznaniu pewnie będzie to troszkę później. No, musimy, że tak powiem, dzielić siły i mierzyć siły na zamiary. A my, szanowni państwo, przypominam, nie jesteśmy zawodowymi publicystami, tylko robimy to po godzinach. W związku z powyższym, musimy tutaj jakoś pogodzić nasze plany osobiste i zawodowe z naszą misją medialną. Tak jest. A dzisiaj to chyba już wszystko. Były to komunikaty, ogłoszenia. Program kończymy. Kolega Przemysław Piasta Jan Janengelgard, Warszawa. Widzimy się za tydzień.